Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, bo słońce nie da rady, bo tak radzi, że masakra. Jest minus 17 i będą dwie doby mniej więcej takiego mrozu. Ja w takich sytuacjach lubię sobie potestować te wszystkie moje instalacje i standardowo właśnie zrobię jakiś film, jak to się mniej więcej u mnie sprawdza, czyli fotowoltaika, pompa ciepła, auto elektryczne już nawet, tylko że z ogrzewaniem postojowym, tak zwanym webasto, suchym i mokrym. No i w ogóle, co tam dzisiaj wymyślę, kolektory czy coś zagrzeją. Także drapałem instalację, nie ma opcji. Trochę tego śniegu zdrapałem z jednej, tak jak była, tak jest. Nie ruszy tego, nie ma szans na tym mrozie. Offgridowa, zaraz tam do niej podejdziemy. Offgridowa, udało się ją odlodzić, no, szczotką darłem, nie? No ale dalej tutaj widzicie, lód wszędzie, nie ma szans, mówię wam, masakra jest. Kolektory zalodzone, jestem ciekaw, czy w ogóle ruszą. Ja tego nie będę drapał, bo to zniszczyć to nie problem, a na dwa dni słońca w styczniu. Pompa daje radę, 7, 7 kW, tu jest tak, grzanie na grzejniki, parametr 36-37, mówię tak, 36 plus minus 1 stopień. COP na razie wychodzi 2, przy tych minus 15, minus 17. Tylko tak jak u mnie, nie tylko pompa grzeje, bo pompę wspomagają jeden klimatyzator, który jest tam i to robi robotę, powiem wam, bardzo dobrą. A jeszcze tak, momencik, bo zimno to w rękawiczkach przełączam, słuchajcie, i będzie z tych dwóch dób, albo nawet z trzech, bo sobie ciepłomierz spisałem z pompy ciepła, jakiś średni COP, z racji tego, że posiadam stację pogodową i mogę średnie temperatury dobowe wyciągać, to będzie taki właśnie średni COP z defrostami. Ale wczoraj przez cały dzień pompa ciepła zrobiła 2 defrosty. Nie ma wilgotności na tym mrozie. Dzisiaj też może ze 2 zrobi, nie więcej. Nie, przy minus 17 chyba więcej zrobił, jednak ją troszeczkę tam lodzi. Ale tych defrostów nie ma, nie wiadomo jak dużo. Co ty tam? Woda cieknie. Ciepłą wodę w domu ci dałem, nie. Chmurek zostaw. Panele mi zeżresz. Co za pies. Mój najnowszy nabytek. Powiem wam, webasto, suche, mokre ogrzewanie postojowe, paliwowe w takim aucie, to jest majątek. Bo tu jest tylko bateria 22 kWh, także nie ma szans, a przy tym minusie, tutaj dzisiaj godzinę jej jechałem, tu tam się coś tam wyszło i godzinę chodziły. A najpierw dwa, później tylko jedno. I powiem wam, no 1/4 baterii poleciała, z 5 km zrobiłem. Na to, żeby się pewnie sama zagrzała, żeby sama na siebie energię. I też poszło, no bo 12 V też tam swoje ciągnie, bo to pomierzę, ile te piece ciągną pewnie swego czasu. Także super, naprawdę, super sprawa. I masz na zewnątrz minus 17, w środku 20 stopni, siedzi sobie jak pan, nie? Także no, polecam, naprawdę. I tak, idziemy do środka godziny. Tu też 3,5 klimatyzator chodzi. Oj, ale zimno. Brrr. Ten panel dzisiaj też coś tam poprodukuje, bo jest pionie niezasypany. O, jak tu fajnie. Jak tu fajnie. Oj, zgasiłem. Przepraszam, zgasiłem. Trochę damy światła, bo tu ciemno. Momencik. Okej, okay. O, w miuch. Bateria, magazyn rozładowany. Myślę, że go dzisiaj troszeczkę kopnę z fotowoltaiki, jak się rozmarznie. Offgridowa daje sobie, fajnie. 50 amper leci, 1600 watów, z tej 2,4 kW, co się rozmarzła. O, nawet 3 ampery z tych dwóch pionowych leci. Zobaczcie, o, minus 15 już teraz stacja pokazuje. Minus 15 stopni. I nie wierzę, że się kolektory ruszy. O, no jednak. Widzieliście, jakie były zalodzone kolektory. Tu jest też, pompa pokazuje, że minus 12,5 wciąga, tylko tam jest właśnie, jak jest przepływ, to
różnie to właśnie jest z tym pokazywanie tej temperatury. I tutaj ja nie wiem, czy to nie pracuje nawet. Chyba pracuje. Tak. Pompa, ten, kolektory pracują. Bo mamy, już wam mówię, na solarze. No, aż się zdziwiłem. No, popatrzcie się tutaj. Wychodzi nam ze zbiornika 30 stopni, a godzina jest już 9:25. Pierwszy kolektor podnosi o 42, do 42, drugi do 49. Trzeci do 54 był, zbiorniku jest 37 stopni, także no powiem wam, jestem zdziwiony. No, myślałem, że to w ogóle nie ruszy, a tutaj sobie fajnie to leci. Także jest dobrze. Dobra, teraz tak, pompa ciepła. Pompa ciepła leci teraz. Ogólnie całe ogrzewanie zużywa teraz w tym momencie moje 3 kW. Na to się składa 2,6 klimatyzator, już się wyłączył. 3,5 leci na 500 W i pompa 7 leci na 2400 W i średnia godzinowa to jest taka, o, jak widzicie. Także no jeszcze 3,5 kW na godzinę nie miałem poboru ani wczoraj, ani dzisiaj. Wczoraj nie było takiego mrozu przez noc, dopiero ten mróz przyszedł, także on jest o gdzieś odtąd mniej więcej. I teraz zobaczmy, ile kilowatów oddaje ciepła. Tu mamy przepływ kilowat. Teraz leci nam 5,4 kilowata. Pompa ciepła oddaje 5,4 kilowata. Już, a to jest 2500 watów, czyli jest ponad jakieś 2,2 COP, jest jakieś 2,2. Tylko zobaczcie, o. Albo idzie ocieplenie, bo mi tutaj ta temperatura, czujnik jest zaraz koło pompy, już minus 11 pokazuje. Coś mi tu nie pasuje. Stacja pogodowa widzi minus 14. I wszystkie koło mi tak pokazuje minus 14. Może się czujnik coś zwiesił. On też jak się zaszroni, to też może głupoty pokazywać, bo szoroń to jest izolacja termiczna i może wtedy właśnie inne temperatury pokazywać. Ale dobra, no i widzicie, no niestety tutaj z gridowej instalacji kiepsiusieńko, 1,79 kW idzie i tutaj mamy z tej 3,85, co jest troszkę bardziej taka odsłonięta, jest 1 kW, a z piątki bifacjalnej 0,73. No myślę, że to troszkę pomału odpuści i dam radę je, no, odlodzić po prostu. Dobra, idę z nim śniadanko i atakuję dalej, żeby tej energii troszeczkę złapać, bo nie chcę mi się z sieci magazynu ładować, a muszę go kopnąć przynajmniej do 30%. No i elektrykę trzeba podładować. Dobra, na teraz tyle. 11:50, ta się odmroziła, 3,85. Piątce trochę tam pomagałem u góry, tamta strona jeszcze nie puściła, ale powiem, daje ten mróz po nosie masakrycznie, także jeszcze pasuje mi on odmrozić. Pasuje to poodmrażać, bo jak nie dzisiaj, jutro będzie trochę kiepsko, słońca dalej ten mróz ma trzymać, nie ma szans, nie puści. Także jak dzisiaj fajnie bym to odmroził, to już bym miał czyściutkie paneliki na jutro i na te parę kolejnych dni, a tam podejdzie. Tutaj się bardzo ładnie odlodziło. Pompa sobie radzi, ale powiem wam, zaskoczony jestem pracą paneli. Też odpuściły. Mróz trzyma, ale odpuściły. Nawet ich widzicie, nie wycierałem. Jak było zawalone śniegiem, pójdę jeszcze pomiotłę. Przetrę. Pompa walczy. Chyba bez defrostów. Nie było chyba defrostów, cały czas idzie. Zaraz sprawdzimy to. Albo później się sprawdzi. Daję sobie radę, bez żadnego problemu. I już elektryka kończy ładować, także trochę się magazyn podładuje. Zobaczmy ile prądu. A i tu problem, bo 100 V przekroczyło, za zimno jest, MPPT-ka mi rozłącza, to przeżyje bez tej kilowatogodziny. A klimatyzator też cały czas sobie leci fajnie, suchutko, elegancko, tylko one robią defrosty, robią co godzinę, także kapilar.
Niestety, co tam gościu, pijesz, masz wodę? Jest, dobrze, pij. Pij, trzeba zwierzakom wody teraz dawać, ciepłej co chwilę, bo im to wszystko marznie, słuchajcie. Ale tam się... A, to dobrze. Oby jest jasne, przyszedł mi ciemno. Ale się ociepliło trochę, zobaczcie. Minus 12, ociepliło się. 14 na 12. Daję, daję, czadu. Odgryd leci ładnie. 1800 watów jeszcze, ale dobiło. A tutaj, już wam pokażę, zapinamy paneli się i 70-90, a 98. O, zagrzały się chyba delikatnie od słońca. Idzie, idzie czy nie idzie? Idzie, 15 amper. To teraz już pójdzie, bo one cały czas od słońca na nie świeci i jeszcze się od pracy zagrzeją. Także powinno iść. Zobaczmy na woltaż. Pies tam łazić pewnie. Jest, będzie. Siadło w dół. Coś nawijemy jeszcze delikatnie. 17 amper. Zresztą spadło, bo piesa wchodzi to mi z powrotem. Ładuje się elektryk, ładuje się bumryka. Magazyn. Magazyn się zaraz naładuje, spokojnie. Zaraz się naładuje kolektor. Zobaczcie. Tak. Już jest 50 na zbiorniku. Tu dla tych, co by nie widzieli, tak wygląda układ. Zbiornik jeden, zbiornik drugi. Na razie to chodzi tylko w takim układzie, że z kolektora idzie do wężownicy, wraca i pierwszy, drugi, trzeci kolektor. Pierwszy podnosi, drugi podnosi, trzeci podnosi. Do kolektorów idzie 30, 44 stopnie. Wychodzi ze zbiornika. Pierwszy podnosi na 58, drugi na 65, trzeci podnosi na 72 stopnie. W zbiorniku jest 50 prawie. No i tam minus 11, ten pokazuje minus 9. Zaraz się przejdziemy, bo ten czujnik nie daje mi spokoju, dlaczego on mi tutaj zaniża. Ale pompa ciepła, już momencik. Leci sobie teraz na 2256 watów, prawie 2300. I godzinowy całość. Pompa ciepła to jest ten ciemno-niebieski, taki niebie-fioletowy. I całość sobie pracuje w takich parametrach, także średnio mamy jakieś około 3 kW po całości. Jak widzicie, klimatyzatory też cały czas pracują sobie. I pompa ciepła pcha na grzejniki 37 stopni. Tyle wyletuje sobie, leci elegancko. I jeszcze ten czujnik. Bym zapomniał o produkcji. O, bardzo ładnie, prawie 4,2 kW, z 3,85 leci 2,13, z piątki leci 2,17, piątkę jeszcze idę trochę po skrobie, żeby odpuściła, także nie jest źle, jaka dzisiaj w ogóle jest produkcja. Dzisiaj już mamy no 8 kWh, także bardzo dobry wynik, jak na tak zawalone, słuchajcie, panele. Zużycie dzisiejsze całkowite to jest 39 kWh. Tutaj mam, słuchajcie, ten czujnik. Wiem, dlaczego pokazuje wyższą temperaturę. Słońce grzeje ściany, odbija się światło, a tutaj jak jest zabity wymiennik, o, tu prawie przepływu nie ma i tu się robi po prostu taki bufor ciepłego. I dlatego on nie pokazuje minus 11, tylko minus 9. Taki szczegół, tu gdzie płynie, ktoś ci powie, że coś kłamiesz. Nie ma, tutaj jak jest, tak jest. Także lecimy z koksem dalej. I na dzisiaj już było. Prawie na tyle słońca, nawet tam nie wychodzę. Takie zimno nie wychodzę. Mam gdzieś. Słuchajcie, ten się nie naładował, bo nie był z tego, cały czas była energia używana. Niskonapięciowy, bardzo fajnie. Mamy 26,7. Już parę dni doładowywał z sieci, bardzo fajnie sobie poradził. Temperaturka trzyma. Niżej dyszeczki, 11-12. Także super. Ale najbardziej, ponieważ zadowolony jestem z kolektorów, bo wydawało się, że nic z tego nie będzie, a tutaj mamy na zbiorniku już tak te temperatury właśnie takie jeszcze tam wiszą w nim, bo już nie pracuje, ale na zbiorniku mamy 60, tak dobrze mówię, nie, 58 stopni, także kolektor spisał się wzorowo i widać, że będzie za duży, także zmniejszymy kolektoryk, pewnie jeden zabiorę, zobaczymy, wszystko na spokojnie. Tu jeszcze coś tam się kiłacze,
800 W niestety, instalacje pozacieniane. Z 385 idzie 0,66, a z piątki idzie 0,13, bo tamte już w ogóle w cieniu. Cieniowa. I na dzisiaj mamy no prawie 15 kWh. Bardzo ładny wynik. Do sieci coś tam się pomieszało. Nie wiem dlaczego, ale dobra, niech będzie. I coś tu na magazynie też było, jakieś zamieszanie delikatne. Coś tam się podziało. Czyli dzisiaj jeszcze mroźnik, jutro takie dwie doby. Mniej więcej tych obserwacji największych z tego wszystkiego i sam jestem ciekaw, w jakiej średnicy OP wyjdzie, bo na razie to wychodzi, jak patrzę, 2,2,2 mniej więcej, to średni pewnie z 1,8 wyjdzie, bo trzeba dobrać energię na defrosty. O, i to wszystko, dobra. No to, do jutra. Dzień dobry, mamy dzisiaj już 10. Na zewnątrz minus 18. Jak widzicie, o, ktoś mnie pytał, jaka temperatura w bunkrze. Widzicie, jaka? 12 stopni, bunkier nieogrzewany, kompletnie niczym. I tak na szybko, słuchajcie, z rana, bo jeszcze ta temperatura jest, to można sobie będzie coś podglądać. To jest za 9, bo to liczymy pierwszą dobę. Jak widzicie, 9 stycznia. Najwyższa temperatura 10, najniższa 18. Średnia 15,3, także z tego będzie też liczony średni COP. Troszeczkę jeszcze trochę z 8 tam jest. Za takie 2,5 doby będę miał COP liczony. I tak się te temperatury nam tutaj, słuchajcie, klarowały. Ale właśnie, ile wciągnęły klimatyzatory i pompa ciepła na tą właśnie dobę, to mamy, moment, mieliśmy. Zobaczcie, poszło 61, no prawie 62 kWh, bo to jest na samym dole. Sama pompa ciepła wciągnęła 44 i tutaj reszta to są klimatyzatory. Także to będzie, to wszystko w Excelu będzie sobie te dwie doby. Ta druga doba teraz w miarę będzie cieplejsza, bo ma odpuścić, ale jest z nocy już i także tamta wchodziła. No, trzeba to w miarę będzie jakoś podsumować, może nawet 3 doby wezmę, bo ta wcześniejsza też startowaliśmy z niższego mrozu, później na wyższy. No, będzie 3 doby. Zrobię 3 doby, będzie no, trochę więcej różnicy, także jeszcze na szybko z rana, no to już prawie 8 i nawet słonko zaczyna wychodzić. Do pomiarów tej drugiej doby, bo słonko świeci, trzeba potrzebuje temperatur z kolektora. Zobaczcie, dalej nie poprawiłem i kolektor mi wpierdziela, minus 18, a on mi podbiera ciepło z baniaka. W zbiorniku mamy 41,7. Na razie tutaj się nic nie dzieje, bo tyle co wyszło dla statystyki, ale już coś tam dzisiaj rusza, bo wczoraj panele odmarzły i dzisiaj, o, tylko słonko wyszło i już nam leci prawie 500 W. Podejdźmy jeszcze do pompy ciepła. Może najpierw klimatyzator, zobaczcie, szalonik jest, daje radę. Co ty tam, gościu? Zajadaj. No, był chwilę, się zagrzał w domku, teraz jedzonko dostał. Także jak zwierzaki najedzone, to im zimno nie jest. He, ciekawostka, słuchajcie, dzisiaj paliwo nie dało rady. Webasta mi pozamarzały. Może nie tak, nie webasta jak Gersprechery, będę to poprawiał cały czas, tu jest inna firma. Webasta to tylko nazwa. Minus 18 niestety, ropa nie dała rady w rureczkach, pozamarzało, piece się odpaliły, za chwilę się powłączały, słyszę stuk, pompki mocno stukają, czyli nie ma. Trzeba było jakieś werwy zalać, może by się udało, a dziś ma odpuszczać. Uratowało mnie co? Ogrzewanie elektryczne grzałkami. Nie zamarzłem. Dobra, będzie ładnie, dzisiaj nabijemy coś. Paneliki od samego rana, jedne, drugie odpuszczone. Rury mnie wczoraj zaskoczyły, zobaczcie, nawet śniegu nie pościągałem, a jak fajnie podgrzało to wszystko. Tutaj na dole to praktycznie nie ma różnicy, fajnie to leci. Co najważniejsze, słuchajcie, pompa ciepła, to jest klimatyzatora przeróbka, nie ma grzałki tacy, znaczy jest, ale jest wypięta. W tamtym roku jak wypiąłem i zobaczcie, nie ma problemu żadnego. Lód, wszystko spływa elegancko. Nie ma potrzeby, żeby ta grzałka wpierdzielała. Wczoraj jakieś 4 defrosty przez
całą dobę zrobiła. Widzicie, minus 18, 36 stopni leci na grzejniki. Pompa jakieś 2200 watów pobiera mniej więcej i leci. I leci to elegancko i działa. Dobra, ręka mi zaraz zamarznie, zmienię sobie na drugą. I co? Coś wam jeszcze po południu dorzucę i później zobaczymy, jak to wyjdzie. Wszystko sobie do Excela to powrzucam i standardowo, jak zawsze przy takich moich akcjach. No i godzina 11 i słuchajcie, ja już lecę na swoim, nawet ładując auto elektryczne, 2,2 kW w niego idzie, ale na swoim, a nawet na plusie, bo to co tutaj w zgrowej, to praktycznie nic z tego nie używam. Pompa daje sobie radę, elegancko, minus 10 jest. Mura, co ty mnie tłuczesz? Zatem dopadłeś znowu. Zaś na ciąg. Kolektory troszeczkę tutaj z tego śniegu poobmiatałem, ale powiem wam, bardzo fajnie sobie radzą. Murek, nogi mi porozwalasz. Trackery też odmarzły, jeden i drugi, także już sobie mogą pracować elegancko. Tutaj leci 2,2 kW w bateryjkę na spokojnie. Niestety, woltaż za duży, nie wejdzie. Ale to te kilka dni, to już ładny wymiennik, zobaczcie. Minus 10, a wymienniczek, super. Opa, lala. Ale tu ciepło, fajnie. Ciepło, nie ciepło, 13 stopni. Ale tak się wchodzi z minus 10, to jest super. Tak mamy na zewnątrz. Elektryk się ładuje, diody mrygają. I powiem wam, widzę 27,1, tak skacze 27,2. I jest szansa, że dzisiaj drugi dzień słoneczny nabije magazyn do pełna. Czyli jakieś dwa dni, jakieś około, ja wiem. Monitoring muszę tutaj podłączyć, bo wymieniałem router, jeszcze nie podpiąłem. Ale z 15 kWh w niego pewnie te dwa dni poszło, albo i nie, albo i może i więcej. Powiem wam, nie wiem. Zobaczymy, ja to liczę w rozciągłości całego miesiąca, jak to wychodzi, ile sieci, ile z tego. Ale widzę, że fajnie sobie to radzi. Elegancko, no jakby jeszcze PT działało, to by coś tam zrobiło. Na radę. Magazyn, słuchajcie, magazyn jest jak na razie. Trzeba było go troszeczkę, Hubert wczoraj był, bo nam się EWES zawiesił, także szybka akcja. Dlatego mówię, ten magazyn cały czas jest u mnie na testach. Jeśli coś jest z czymś nie tak, z płytką, zawesem, z czymkolwiek tam innym, na miejscu jest to od razu, słuchajcie, ogarniane. Żeby później klient nie miał problemu, bo wszystko co się zdarzy u mnie, to się może zdarzyć później u klienta. Także testy, cały czas testy. Dobra, lecimy, bo się pochwaliłem, że na swoje, a za chwilę się okaże, że sieci biorę. A nie biorę, zobaczcie, jeszcze mam baterijkę i 1 kW, także trochę swojego też dzisiaj już tam do baterii zapchałem, nawet ładując auto elektryczne. O, zobaczcie, już 1,97 kWh zapchałem swojego, także jest eleganciowo. I to co mnie najbardziej cieszy, a przy okazji jeszcze pompa ciepła 36,5 pa na grzejniki i sobie pobiera teraz 2 kW, a generuje przy tych minus 10, już wam mówię. Jeszcze raz 4,8, także powiem wam, nie jest źle. 2,4, jakieś 2,2, 2,3 COP. Oczywiście COP będzie liczone, będzie zliczone, no mówię, z trzech dób, tak najlepiej będzie to policzyć. I kolektorki, już. Dobra, do kolektora wlatuje z, no wychodzi nam glikol 40 stopni, pierwszy podnosi do 54, drugi do 61 i trzeci podnosi do 67 stopni temperaturę glikolu, w zbiorniku jest 49. Także bardzo fajnie to sobie lata na takie mrozy. Mogą być nawet takie mrozy, nie przeszkadza, bo jak jest mróz, to jest słońce, bo nie ma tych przeklętych chmur, także tylko na plus. Dobra, lecimy dalej. A słoneczko bardziej nagrzało panele i już problem zniknął. Na zewnątrz dalej minus 10, ale już lecimy, ładujemy. Voltaż 84 V
leci 17 amper. Także daje radę. Te kilka dni w zimie tam jakieś strzały, to się żyje. Mówię, z tych paneli tak nie wiadomo jakiej produkcji nie ma, ale w ciągu miesiąca zawsze coś tam się nazbiera. No i słuchajcie, jak mówiłem, tak się zdało. Niskonapięciowy nabity kombinuje biedaczek tutaj. Ja mam 228,5 ustalone, także miesza. No i co? I tak naprawdę nie mam co z tą energią za bardzo zrobić, bo nie mam jeszcze jednofazowej ładowarki do elektryka. Tak bym pchał to jeszcze w elektryka. Co zrobić? No nic nie wymyśli. Albo coś może zaraz wymyślę. Może gdzieś to jeszcze upcha. Jak ma się marnować energia, słuchajcie, to podpiąłem farolkę 1 kW i niech magazyn grzeje. A co? Ma się marnować, to niech grzeje. 15 amper pobiera z magazynu, ale tutaj 6 dolatuje, także praktycznie idziemy na zero. I woltaż wróć. O, woltaż teraz jest fajny, także jestem tak na zero, 700 watów produkcji, kilowat pobieram, ile pochodzi. Niech się zagrzeje w magazynie, za darmo w końcu. Tyle na dzisiaj. Także zobaczmy jeszcze. Zobaczcie jak ładnie. Nie ma wilgotności. Coś pięknego. Jakieś dwa defrosty dzisiaj tylko zrobiła. Która jest godzina? 15. Czyli przez 15 godzin fotowoltaika dzisiaj pojechała. Sami widzieliście, trzeba było farolkę uruchomić, żeby to się podziało. Tutaj też z tych paneli coś tam sobie dzisiaj wleciało, mimo to, że był problem. A nawet wam pokażę, ile wleciało. Opa. Mamy teraz minus 9 mamy, ale 82% wilgotności, dlatego takie ładne lamelki, no i to takie do minus 10 jest dobre, bo wtedy nie masz, jak z mocnym mrozem, też te lamelki się zaradzają, a jak jest tego, no to jest super. Ważne to, co z aplikacji nie wypatrzę, to jest temperatura na zbiorniku. 60, prawie 3 stopnie mamy. Słuchajcie, na zbiorniku. I jeszcze tak. Teraz pompa leci na 1700 W elegancko. I dzisiaj, o, dzisiaj już po 40 kWh podszedłem. No a także 5 dych będzie na pewno przebite. Zaraz wejdę w aplikację, jeszcze wam pokażę, ile te małe paneli się narobiły. Tylko muszę, bo to na Bluetootha działa, to muszę podejść tam. I ja przy okazji zobaczymy, ile dzisiaj na tukło ze słoneczka. Ja to mam w aplikacji, ale zobaczcie. 30 kWh. Wczoraj chyba 14, dzisiaj 30. Jak są panele odśnieżone od samego rana, to robotę robi. I dzięki temu 58 zużycie, a 32 z sieci, ładowanie baterii. Niestety bateria jeszcze się musiała nałapać tej energii sobie i nie oddała, no bo jak nie ma słońca, to ona się rozładowuje, a później musi dobić swoje, no, życie, nie? Tak to wygląda. Dobra, jeszcze mat małych paneli. Oj, nawet jeszcze tam 2 waty produkcji jakieś wiszą, ale do szczegół. Zobaczcie, nie ma. Nie ma szału, nie ma produkcji niestety. Ledwo 0,5 kWh mamy wyprodukowane. Całością 77. Dlatego ja się za bardzo nie przejmuję, że go odcięło albo coś, bo to jest szczegół tak naprawdę. To jest taka zabawa tutaj, żeby sobie taki teścik zrobić z durnej ciekawości, a przy okazji tam parę kWh wpadnie. No zobaczymy. Dobra. Teraz tak, ja i tak muszę czekać jeszcze. Czy czekać, no, do rana, bo to będzie druga doba i jutro trzeba coś podsumować. Dzień dobry. Pogoda pokazywała, że będzie minus 6, a jest minus 14. Coś mi się pomyliło. Ale dobra, druga doba minęła. Słuchajcie, pompa żyje, lodowisko sobie robi, nic nie zamarzło, grzałek tacy nie ma. Defrosty robi, robi, żyje. O, kolektory dzisiaj dalej mają szansę popracować. Fotowoltaika już pracuje. A w grydzie
pracują, trackery już też, chyba z kilowat leci. Ładujemy, bo się wybieram do Huberta. Tylko niestety smutna prawda samochodów elektrycznych przy mrozach minus 14, minus 16. No niestety, jak się jakiej nie reklamuje, tutaj werwy nie zaleje, to wybasto zamarza, a ja nie mam przetestowanej baterii, dlatego nie chcę jechać do Huberta na grzałkach, bo nie wiem, jakie są zasięgi. Życie. Ale jak się uciepli, to pojadę. Spokojnie. Na razie, bo ty. Tu bateryjka też elegancko. Co tam już? Coś tam się huśta. Klimy dają fajnie radę. Ogarniają temat bez problemu. Na tych mroziczkach. I słuchajcie, lecimy. Lecimy, lecimy elegancko. Zobaczcie, już 600 W z nisko napięciowego magazynu energii. Na potwierdzenia. O, jeszcze przedtem był minus 14, minus 39. Elegancko. Produkty. Też trochę mamy. Zużycia też. O, już 2 kW. Było 1, już jest 2. Także bardzo ładnie są tutaj leci. Elegancko. I zobaczmy. A, ogólnie. Na dom leci. 36 na grzejniczki. Klimy chodzą. Klimy chodzą cały czas. Całą dobę. Non stop chodzą. Defrost i praca. Defrost i praca. Klima u dziadka. Pompa ciepła. Druga klima. Wszystko razem. 3-2 kW. I mamy, zobaczcie, na dobę. Dwie równe doby. Praktycznie identyczne. Ale w drugiej dobie większy udział klimatyzatorów jest jak pompy ciepła. Dlatego, że... A już wam mówię, było minus 6 przez dzień, także pompa ciepła mniej energii pobierała, a klimy, no niestety, kapilary i kręciły dalej. Także troszeczkę więcej, ale wyrównało się. I tutaj mamy już, ja będę miał później też szybko. Zobaczcie, średnia za tą drugą dobę jest minus 13,5 stopnia. Tak to wyglądało. Było nawet minus 6, a tutaj... Widzicie, leciało w górę, dół, elegancko. No i kolektory, na razie nic się nie dzieje, ale sobie temperaturę złapię, może i dzisiejsze. Dzisiaj nie ma być niby słońca później, ale mamy w zbiorniku 43 stopnie. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, ja to się biorę, podliczam, ale jeszcze chyba sobie kolektory tam jeden dzień jeszcze złapię. No zobaczę, może i całą tą dobę jeszcze zaliczę, bo taki mrozik w miarę. Zobaczymy. Film będzie długi. Przepraszam. No i miało być tak pięknie, ale się chmurki przyszły, także muszę spisać sobie tak, miesięczne zużycie, po to, żeby wiedzieć, jakie średnie COP. Miesięczne zużycie i muszę mieć gigajoule, także mamy tutaj 30,910. No i idę liczyć, co z tego wyszło. No i policzyłem to, no tak przez całe te wszystkie sceny zapomniałem powiedzieć, że średnia temperatura w domu była pomiędzy 20 a 22,5 stopnia. Wszystko zależy od pory dnia, czy noc, czy dzień. I jeszcze po Excelu, jak już naprawdę ktoś da radę, wrzucę właśnie mój dom, czyli tam wszystkie informacje, jakie są wymiary, czym ogrzewane i też tam informacje do piętra. Jeszcze właśnie dojdzie taka na końcóweczkę. A teraz tak już takie podsumowanie tych dwie doby, czyli tutaj mamy 9 i 10 stycznia i tak, produkcja z instalacji dwóch solar trackerów, bo tutaj nie miałem akurat monitoringu, tutaj taki jest szczątkowy. Ja z tych dwóch o mniejszej off-gridowej instalacji mam ile zużyłem. To mnie interesuje, ile z niej wyciągnąłem, ile pobrałem z sieci. Także produkcja solar trackerów jest 45,2. Do baterii nic nie poszło, z baterii też nie bardzo, bo to tak po prostu coś tam pchło, coś wyrównało, nie liczę tego. To stracona energia tak naprawdę i nic więcej, podtrzymanie magazynu. Do sieci poszło 1-2 kWh, bezpośrednio z fotowoltaiki użyłem 38 kWh, z sieci pobrałem 119, zużycie właśnie tutaj z tej strony tego magazynu hybrydowego, magazynu energii wysokonapięciowego, to jest 163 kWh, z niskonapięciowego 5-7 kWh, a razem to nam daje zużycie 168,7 kWh na ogrzewanie
i pompą ciepła i klimatyzatorami poszło 123 kWh, czyli to jest cały koszt ogrzewania. Reszta to jest 45,7 kWh. Od razu do pompy ciepła. Średni COP za 3 doby, bo jakby to powiedzieć, pomiar zaczął się od połowy dnia 8 i skończył się połowy dnia 11, także średnie COP to jest 2,2, wiatr 0,5, średnia temperatura 0,5 km na godzinę, średnia temperatura wahała się minus 14. Także powiem Wam, nie ma źle jak na taką temperaturę średnią, oczywiście na COP 2,2 przy moim ulepie i przygrzaniu na grzejniki. Resztę klimy dodmuchały i klimy też mniej więcej miały ten sam COP co pompa ciepła, bo to są kapilary, także tutaj szału nie ma. I za te dwa dni też 9 mamy kolektor, podniósł temperaturę zbiornika 300 litrowego z 37 do 58 i dnia 10 podniósł 41 do 63 stopnie. Także powiem Wam, szału nie ma, ale tragedii tak też nie ma, bo słonko pomaga. No i póki jestem w starym prosumencie, to jest bardzo dobrze, bo i tak jeszcze ładuję z auto elektryczne, inne rzeczy, jeszcze mi tego prądu zbywa, ale trzeba się przygotowywać, bo niestety nikt nie zna dnia ani godziny, co się może wydarzyć. Z drugiej strony za gaz bym musiał zapłacić, opał, mając swój las, ja do lasu nie będę jechał, mój kręgosłup się tego nie nadaje, także albo kupić opał, węgiel, inne rzeczy, to ja wolę, powiem Wam, nic nie kupić, znaczy inaczej, nic nie robić i zapłacić ewentualnie w zimie tego rachunku tam 500 zł czy ileś, co mi tam tego po prostu prądu swojego braknie i dalej mieć wygodę i się nie męczyć. Także ja Was tutaj z tej strony pozdrawiam serdecznie, przepraszam, że tak długo, no tak wyszło niestety, a na dokładkę zapraszam Was jeszcze na to, co ogrzewam, czym ogrzewam, parametry domu i parametry piętra. I teraz tak pokrótce Wam przedstawię metraż domu, jakie tutaj mniej więcej są ocieplenia, nieocieplenia, inne rzeczy. I później jeszcze właśnie powierzchnia piętra, którą ogrzewam klimatyzatorem 3,5 kW i pompą ciepła 7 kW i jeszcze łazienkę dogrzewam farelką 800 W. Tak jak mówiłem, nie jest dom przystosowany pod ogrzewanie klimatyzatorem. Słuchajcie, lecimy od początku. Rok budowy to jest 80 rok budowy, także budownictwo takie jeszcze nie bardzo stare, też nie nowoczesne. Dom też przeszedł delikatną termomodernizację. I tak, jest poddasze na razie, jest nieogrzewane, to cała powierzchnia jest nieogrzewana. Powierzchnia bez poddasza to jest 165 m kwadratowych, powierzchnia ogrzewana to jest 110 m kwadratowych. Ogrzewanie jest za pomocą pompy ciepła, jak już jest pompa ciepła, grzejniki stalowe podwójne i parę aluminiowych jest. Aluminiowych coraz bardziej eliminuję, wolę stalowe właśnie, bo one do pompy ciepła bardziej się nadają. Pompa ciepła pracuje w parametrach 36, 37, 5 stopni, wszystko zależy tam jak się ustawi. Tutaj jeszcze tak mam, na płycie górnej jest stropień 5 cm, wylewka plus rzucona jest teraz wełna skalna 15 cm, powiem Wam, robi to robotę. Zejdźmy bliżej, piętro to jest pustak pianowy pojedynczy 25 cm, a to jest styropian 10 cm, okna wszędzie są z 2005 roku, dwuszybowe, plastikowe, także szału nie ma, troszkę tam przez nie ciągnie, ale powiem, jak uszczelniłem tutaj wejście na strych i pouszczelniałem wyjścia tutaj z maszynowni, to jednak brakuje dla tej wentylacji, od czasu do czasu trzeba przewietrzyć, nawet takie, że tak powiem, stare, niby nieszczelne okna, a jednak już nie da rady, znaczy no trzeba od czasu do czasu po prostu przewietrzyć. I tak, powierzchnia piętra to jest 82 m kwadratowe, 213 m sześciennych, bo tu jest standardowa wysokość do sufitu.
Do tego dochodzi nam 800-watowa ferelka i tutaj mamy 3,5 kW klimatyzator. Podpiwniczenie to jest 39 metrów kwadratowych, 82 sześcienne, tutaj jest 2 m 5 cm do sufitu i tutaj u dziadka na dole ogrzewane jest no wszystko ogólnie za pomocą pompy ciepła, jak już jak jest taka potrzeba, i grzejników. A teraz leci nam Rotenso 2,6 kW, tutaj u dziadka elegancko, dom jest wkopany metr w ziemię, tak kiedyś, słuchajcie, budowali. Tutaj jest cała moja maszynownia, tutaj też jest pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej, jak braknie z kolektorów solarnych, to ona z tych 94 metrów sześciennych wyciąga ciepło i zamyka w zbiorniku, który sobie stoi gdzieś tutaj obok. Tutaj mamy pompę ciepła 7 kW, wymiennik, bufor. Także słuchajcie, tak to wygląda. Na dole jest jeszcze fundament, jest wentylacja i na zewnątrz jest pustak żużlowy, czy od środka, już pomimo, nie pamiętam, cegła, pustak żużlowy. I tutaj jeszcze na dole jest troszeczkę styropianu, 3 cm chyba tylko dane, także tutaj nie ma żadnego odwodnieniowego ani niczego innego. Taki był wtedy dany i tak zostało, także tak mniej więcej wygląda powierzchnia, słuchajcie, domu. A tutaj mamy rozkład piętra tak naprawdę. Czyli tu jest ganek, tutaj w tym miejscu się znajduje klimatyzator, jednostka zewnętrzna. Tak widzieliśmy na filmie na zewnątrz. Druga jednostka się znajduje z tej strony. Czujnik temperatury, tak jak wam mówiłem wcześniej, jest na zewnątrz, tutaj na wysokości 1,5 metra. I tak jak mówiłem, sypialnia, czujnik temperatury jest w rogu, pokój tutaj dzieciaków taki otwarty, tutaj mamy czujnik temperatury, klatka schodowa ogrzewana jest wypadkową, to co od dziadka od dołu dodmucha z klimatyzatora, łazienka dogrzewana jest ferelką 800-watową, ona teraz średnio pół kilowatogodziny bierze na dobę, tak mniej więcej, bo doszła jeszcze doszła mi jeszcze suszarka do ubrań, także ta suszarka, powiem wam, generuje trochę z siebie ciepła, także ta ferelka też mniej musi pracować. I tutaj mamy stację pogodową, która która tutaj sobie po prostu stoi i wszystko sobie mogę sczytywać z niej. Jednostka wewnętrzna, jak widzicie, zawieszona zaraz nad wejściem, a szczytuje z pilota, który jest naprzeciwko, z drugiej strony tutaj jest pilot. I właśnie ta temperatura salonu generuje pracę całej jednostki, dlatego też tak to jest po prostu ustawione i tak to mi pasuje. I wypadkowa przedmuchu, tak jak widzicie, przedmuch czy do pokoju, czy do salonu, na samym końcu leci do sypialni. Tylko mówię, to jest sypialnia i tutaj może być przez cały dzień nawet 19 stopni. Ja na wieczór lubię, żeby mieć chłodno i lubię sobie po prostu pospać spokojnie, a nie, że mi jakieś gorące dmucha. Każdy lubi po swojemu. Tutaj macie powierzchnię też ogrzewania, właśnie klimą i farelką podane, 70 metrów kwadratowych jest klimatyzatorem ogrzewane, bo odpada tutaj parę rzeczy. Farelką 5-7 metra kwadratowego jest dogrzewana łazienka, bo też siłą rzeczy to powietrze trochę tam się dostaje, ale nie za dużo, z racji tego nawet jak widzicie, że no łazienki przeważnie są drzwi zamknięte, ale jakby były w drugą stronę otwierane, to by taki łapacz troszeczkę był, a tak to powietrze no tylko praktycznie grawitacyjno-wentylacyjnie tam się przedostaje w żaden inny sposób. Także słuchajcie, tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Ja będę standardowo cały sezon wam wrzucał, jak pompa ciepła, jak klimatyzatory dogrzewają, bo to wielu ludzi interesuje właśnie, czy to się opłaca, czy nie opłaca. Każdy sobie musi odpowiedzieć na to, czy to się opłaca i policzyć, nie? Widzicie, jakie są zużycia kilowatogodzin na moich klimatyzatorach, na pompach ciepła. Także zobaczymy dalej, sezon trwa, lecimy z tematem. Także ja pozdrawiam was wszystkich serdecznie, jakby co, walcie w komentarzach, co dzieje, jak. Trzymajcie się, cześć.